No cześć, doskonała istota. Czemu doskonała, tak? Bo chorujesz, bo coś tam. Wszystko to sobie sam stworzyłeś. W każdym szczególe wszystko robisz dla siebie. Robisz to idealnie, tak jak chcesz. Zgadzasz się na to, co chcesz. Przyjmujesz to jako wyzwanie. I działasz w tym temacie. Utwierdzasz się w tym. Bo chcesz przeżyć tą przygodę zwaną życiem tutaj na ziemi. Także wszystko, co przyciągłeś do swojego życia, to na bank jest na twoją prośbę. Teraz wystarczy, że powiesz, że to wszystko było cudowne. Nawet jak było negatywne. Że to było dokładnie tak, jak chciałeś. Wtedy odpadają wszystkie problemy, traumy. Wtedy wszystko się naprawia. Te osoby, które niby wyrządziły ci krzywdę, albo bardzo ci ją wyrządziły, to spisały się idealnie. Dokładnie tak, jak chciałeś. Jeśli zaakceptujesz to wszystko, to pojawią się inne, nowe osoby. Możesz w ten sposób kreować swój świat, zmienić swój świat na inny. Już nie mówię, że ma być tylko dobry i lepszy. Bo też będą jakieś chwile na pewno, takie, które chciałeś przeżyć, doświadczyć. Jak to mówią, brak przyciąga brak. Coś w tym jest. Jeśli uważasz, że to wszystko było złe i niedobre, to przyciągasz tego więcej. Bo nie zrozumiałeś, że to było tak potrzebne do tego, żebyś zrozumiał, że sam tego chciałeś. Baw się dalej. To wszystko jest twoje zabawki, twój plac. Miłego dnia ci życzę.